Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play. Znaczy, Let's Play. To jest. Sorry, to jest przyzwyczajenie. I witam was w Sonic Unleashed. Chyba raczej niedużo ludzi spodziewało się Sonic Unleashed. Ale nie, to nie jest żaden Let's Play, tylko po prostu sobie postanowiłem. Kurde, nie mam pomysłu, co nagrać, a nie mogę zbytnio dużo. Długo teraz nagrywać, bo zaraz po prostu będę miał specjalny film do nagrania, a muszę coś mieć. Nagrywam to w sobotę, mogę to nagrać też w niedzielę, ale w niedzielę też mam nagrywki. Więc po prostu sobie pomyślałem, a zrobimy sobie taki przegląd modyfikacji w sumie. No i mam wgrane do Unleashed dwa mody, jakby co to gramy właśnie na przerobionym PS3. I trochę objaśnię, jak to trzeba mniej więcej zrobić, żeby zainstalować te mody. No więc raczej nie sądzę, że dużo tych modów będę nagrywał, może takie malutkie jakieś, coś z PC, nie jestem do końca pewien, ale może też coś się nagra kiedyś. Więc Sonic Unleashed, no jeszcze tego nie robiłem na Let's Playu, jeszcze nie robiłem z tego Let's Playa, ale no, więc mam tu też DLC, więc może zaczniemy po prostu od aktu pierwszego, Windmill Isle. Więc tak. Mam zainstalowane dwa mody. Mod na Soap Shoesy z Sonic Forces, nie z SA2, bo to jest model akurat z Forces. I mamy też mod na kontrolki z Generations, więc już nie ma homing ataku kwadratem, tylko jest po prostu homing attack normalny jak w Generation, czyli na X-ie. No więc to w zasadzie tylko temat. No, zbytnio wam nie pokażę dużo ich. Mogę tylko po prostu pokazać mój skill. O, jak widzicie, teraz dobrze to są plusy. U, nawet nowy rekord mam. Nie wiem do końca, jak zdobyć na Windmill Isle rangę S, jeśli mam szczery. I nie, to nie jest mój 100% save, jakby to zauważył. Mam 100% save, który mam wszystko na 99 zrobione. Więc to jest coś. A na razie tego nie mam. No i no jestem soul przez Sonic. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak mam robić te mody. No ale no cóż, no. Pochodzimy sobie ewentualnie. Zaraz, jaki to ja hub bardzo lubię. Spagonia w sumie jest fajnym hubem. Go to Capital. A więc tak, żeby wgrywać mody do Unleashed, to ogólnie do jakiejkolwiek gry na PS3, musicie mieć przede wszystkim przerobione PS3, jak ja, co jest swoją drogą teraz bardzo łatwe. Boże, to odbijanie się wszystkiego w oczach Sonika jest przerażające. Musicie mieć przerobione PS3, co jest bardzo łatwe. Ostatnio już nie potrzeba żadnych dupereli, odpowiedniego jak to się nazywa? Systemu, odpowiedniej wersji systemu, w sensie bardzo niskiej. I na większości modeli to działa, ale po prostu są takie na przykład jak Super Slim, które nie działają i kilka wersji slimek normalnych działa, ale ogólnie to FAT jest najlepszym modelem do tego. Więc no, jak ktoś ma PS3 FAT, to polecam sobie przerobić, bo i tak w sumie już PS3 jest martwe at this point, więc możecie spokojnie sobie przerobić. Więc sobie natrzymam tu, więc jak widzicie, tu jest Sonic. Tak, to jest taki fajny glitch, jaki można zrobić przez to. Możemy spowolnić Sonika bardzo. Możemy oglądać budki. One są z Sonic Forces, bo w Sonic Forces właśnie Avatar miał możliwość założenia Soap Shoesów, co jest fajnie. Ale no dobra, kontynuując. Musicie mieć właśnie przerobione PS3, zdumpować albo no pobrać z internetu Sonic Unleashed z płyty. I tak, wiem, że jest Unleashed na PSN, jest możliwość zainstalowania to na dysk kompletnie jako gra, że nie musicie się chrzanić z ładowaniem z płyty, tudzież no właśnie z takiej opcji.
ładowania z płyty, jaką ja korzystam, w sensie z wirtualnej płyty, o może tak to nazwę. I po prostu... dlaczego nie może być tak, bo... na płycie są po prostu surowe pliki. Nie ma tam żadnych dupereli, żeby zmniejszyć rozmiar czy inne rzeczy, co się nazywa enkrypcją też, żeby po prostu nie można było odczytać ich dokładnie. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, ale po prostu w mojej głowie to lepiej brzmi, może tak powiem. Wtedy podmieniacie tylko pliki i jest wszystko ok. Do Unleashed i O6 nie ma za dużo modów, co od razu wam mówię. Generations są możliwe do wgrania mody, ale to też jest dużo chrzanienia się z tym. Co tam jeszcze w sumie do omówienia? I w zasadzie tyle. No, może coś jeszcze z O6 nagram, bo O6 ma też kilka modów. Ale na razie... No tak, zapomniałem. Ten mod, który mam na kontrolki z Unleashed, z jakiegoś powodu nie działa w Hub Worldach. W Hub Worldzie jest, no, nadal kwadratem robimy homing attack. A więc może, nie wiem, przejdźmy sobie jeszcze jakiś poziom. Kiedyś Unleashed będę robił, ale no... To jeszcze nie pora. Jeszcze dużo gier przed nami zostało do Unleashed. Między innymi też Forces, które może za niedługo będę robił. No najpierw muszę PS4 dostać nagrywarkę w każdym razie. Więc sobie może do rooftop run. To nie to. To jest ten poziom. No nie mam tutaj za dużo do pokazania, bo to nie jest jakiś inny model. Wiem, że jest mod na Infinita z Sonic Forces, no, że cały model jest zmieniony i też głosy są. Bo ogólnie do konsolowe mody są w cholerę niepopularne. Ich jest bardzo, ale to bardzo mało i dlaczego to się tak długo ładuje. W każdym razie jest ich... bardzo mało. Czy Unleashed mi się skraszowało? Halo? No, system mi się nie skraszował. Normalnie rooftop run tyle nie zajmuje do ładowania. Okej, widzimy się po cięciu. Dobra, chyba jesteśmy z powrotem. Zresearchowałem kompletnie konsolę. Zdecydowanie coś się zepsuło, więc może nie rooftop run. To tak zdecydowanie nie jest dobry pomysł, chyba żeby spalić rooftop run, chyba że po prostu moja konsola się przegrzewa, co też jest możliwe. Prawo, lewo. Jak moje zapisane dane. Też może jeszcze raz spróbuję rooftop run. I zapomniałem, o czym mówiłem, więc to nie jest fajne. Więc spróbuję rooftop run. Trzymamy kciuki. Nic nie edytowałem w plikach. Dosłownie nic nie edytowałem w plikach. Jest rooftop run. I nie możemy przesadzić z prędkością, bo gra przestanie kompletnie działać. Więc chodźmy tutaj sobie spokojnie. Okej, teraz muszę boostować. Jestem za dobry w rooftop run, od razu mówię, to jest zdecydowanie taki poziom, który nie za często ogrywam. Nie wiem, lubię ten poziom, ale nie za często go ogrywam po prostu. Tak jakoś się składa. Kurde, bardzo lubię ten mod, bo... lubię design Soul Crusher. To jest takie fajne odróżnienie tego, kim jest modern i classic Sonic, że... dosłownie nie wyglądają po prostu jak Sonic, który... po prostu ucięli mu trochę nóg i rąk. I trochę przytył.
jeśli chodzi o różnicę między Modern a Classic Sonic. To dosłownie wygląda... przez Soap 6 to jest mniej więcej jakbym widział, gdyby Sonic po prostu się postarzał od swojego klasycznego wyglądu. Przez co bardzo lubię Soap 6 i design ich jest bardzo fajny według mnie. I po prostu na pewno Let's Play będę robił właśnie z tym modem na Soap 6. Oczywiście link do wszystkich modów będziecie mieli w opisie. Nie będę oczywiście linkował do jakichś pirackich stron, gdzie możecie ściągnąć angielski i tak dalej na konsolę przerobić. I może mi się uda tym razem. Nie. Okej. Okay. Nie wiem. Czasem mi się udaje, czasem nie. Z tym Quick Stepem. W każdym razie. No, Unleash to jest po prostu taka fajna gra. Nie taka fajna jak Forces. Uwaga, zaraz będzie ból dupy. Lubię Forces bardziej niż Unleash. Ale Forces. Unleash tak jest. Epicką grą. Zdecydowanie najlepszą aż do Forces, według mnie. Jest zdecydowanie lepsza niż Generations i w zasadzie każda inna gra. Poza Forces. Muszę to zaznaczyć, bo... tak, zdecydowanie sądzę, i to nie jest akurat żart, zdecydowanie sądzę, że Forces jest najlepszą grą boost. I będę się trzymał tego. A Unleash po prostu też jest bardzo długą grą. No. I w swoją drogą też tak trochę testuję, jak wygląda u mnie komentarz podczas grania w grę Boost, więc możecie go ocenić, że o, jaki do dupy jest. Czy coś. Ale no. Mam nadzieję, że jest fajnie przynajmniej. Że dobrze się bawicie. Nick. O, nie skoczyłem. No cóż. Tak to jest, jak się skupię na komentarzu. Zdecydowanie, Let's Play z Unleashed. No, wiecie dobrze, że ja Let's Playuję każdą praktycznie grę z Sonica, więc... co to za w sumie jest... co to za w sumie jest takie... Nie wiem, jak to nazwać w sumie. Żadna nowina. Nienawidzę tego robota. Zawsze on się gliczuje i on zaczyna nawalać we mnie. Chociaż nie powinien mi zadać obrażeń, bo jest w sumie na innym polu. To i tak mi dodaje obrażenia. No więc teraz widzicie to, że te są wszyscy. Nie ogólnie jedne, co mi się praktycznie nie podoba wam niż to jej kontrolki, które no dzięki modowi na kontrolki z Generations są, w sumie ten mod rozwiązuje mój jedyny problem z Unleashed. Taka mała sprawa. I jakby co do War... Właśnie... O, chyba przypomniałem sobie, co miałem powiedzieć. Właśnie do gier na konsole jest bardzo malutko modyfikacji, więc... Nie spodziewajcie się takiej rzeczy jak to z Generations jest, gdzie Generations ma milion modów po prostu. Tak samo jak Lost World. To znaczy, Lost World jest jeszcze możliwe. Jak będę miał Wii U, to możliwe będzie, że będę robił jakieś pokazy modyfikacji, bo mody z Wii U... mody z wersji PC... W większości działają tak samo na oficjalnej konsoli. Nie, może jeszcze jeden poziom przejdźmy sobie jakiś. Adabat, nie. O, Chunnan może. Select stage i. Mam tylko jeden. A, tutaj. No fajnie. Do Chunnan nie było żadnych. DLC? Nie pamiętam nawet. Muszę zobaczyć sobie. O, tym razem się nie zaczęło, fajnie. Bo po prostu na konsole jest trudniej i jest zdecydowanie na to mniejszy popyt, gdyż mało osób ma przerobioną konsolę, bo ich to po prostu nie interesuje. Więc jest ich mało, więc.
Więc... Nie spodziewajcie się, że będę dużo tego robił. Czasem mi się mylą, bo jestem przyzwyczajony do kontroli z Unleashed, więc no... Przepraszam, jakbym lamił bardzo. No... Więc... Kurde, bardzo dużo mówię o tym. Proszę, napiszcie mi ktoś jakiś mądry... jak to się nazywa? Synonimy słowa więc. Sobie zapiszę, postawię, nie wiem, na telewizorze i będę... mówił to cały czas. No. Nie spodziewajcie się po prostu za dużo filmów z modów na konsole. Tym bardziej z na PC, bo nie mam tak za dużo też gier sonicowych, znaczy na PC. No. Więc... Sonic Unleashed, Sonic... CD być może, nie jestem do końca pewien, jak to jest z plikami na CD, ale no... mogę spróbować CD. Oh boy! Ups. Lama, pixel lama, nie umie grać Sonika, oh boy! Kto by przewidział, bo jestem lama. Łop! Okej, to nie było dobre. No! Ten skok, goddammit. Bo do Sonic 06 jest nawet sporo modów, jest większy mod community do Lost World, pfu. Aha, dobra, mówię o Lost World najpierw, że no, Lost World jeszcze może wyjść, więc jak będę miał Wii U, może z tego będzie. I właśnie... Lost... Kurde, co to jest Lost World? Z 06 może się więcej pojawić niż z Unleashed, bo... Szczerze? O ironię, 06 ma większe modding community niż Unleashed. Podczas gdy wszystko co było możliwe w Unleashed jest możliwe w Generations, to... modding Unleashed się kompletnie nie opłaca. Co... no właśnie... Jest tego... Niektóre... jest mało tego po prostu. A 06 to... całkiem sporo tego, nie ma żadnych... Jest mało modów wydanych, bądź co bądź, ale nadal ich jest trochę. Tych wydanych. Nie ma żadnych stage modów, jeśli dobrze pamiętam, wydanych. Jeśli chodzi o datę wydania tego filmu, to nie ma po prostu wydanych stage modów. Jest kilka zrobionych, ale nie wydanych. Co jest trochę niefajne, bo ja bym chciał pograć i pokazać wam to. A co do Sonic Adventure 2 i Adventure DX, to też modding community tych wersji nie jest za wielki. Technicznie rzecz biorąc powinno być to podobnie co z wersjami na PC, ale no... nie do końca widać. Odczep się pani ode mnie. Dobra. No zdychaj. Ajajaj. A do Sonic Colors nie ma dosłownie żadnych modów. Więc 06, Unleashed i ewentualnie CD może być z modów. Więc no, to było Chan-nam. I na tym chyba zakończę ten film. Żeby nie był za długi, a i tak dużo... Znaczy nie dużo gadałem, bo zwykle się jąkałem, więc... Chyba jednak muszę popracować nad moim komentowaniem gier Boost. Cóż no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, na razie i cześć, pa pa, i oczekujcie tego specjalnego filmu, co mam nagrać z pewną osobą, pa pa! Chaos! Control!